Cześć widzowie, a tutaj zobaczycie walkę z perspektywy Olong Johnsona. No to lecimy. On na razie udaje, że jest niezainteresowany, ale teraz przechodzi do ataku. Ja mam jednak przewagę łap. Schodzę na fałszywą czołówkę, zmuszając go do zadarcia nosa i po to, żeby wytracił energię. Tu słychać nadlatującego Jera 2. Właśnie jest. Olong Johnson zaczyna przechodzić w pętle pionowe. Jak słyszycie, też zna sztuczkę ze skręcaniem przepustnicy i używa steru kierunku w manewrze kinergami. Przy odpalonych jeszcze widzę klapach. No i dlatego tyle czasu, żeśmy się tam mocowali. Chyba nawet do lądowania odpalił. Też skręca przepustnicę. Widziałem, że mu przejdę przed nosem, więc nurknąłem pod brzuch. Po wektorze ruchu zgaduję, że przeciwnik chyba używał Kinericon, ale co ciekawe, płetwa od steru kierunku nie była przechylona. Jednak samolot taki obrót robił, no teraz ewidentnie musi używać. Tak, używa. No i prawie mu się udaje. A ja zaczynam go wciągać w te opadające nożyce. Tutaj chyba mój kolega go zaczyna ostrzeliwywać. No, tylko, że nic mu nie robi. No ale zawsze przynajmniej jakiś efekt psychologiczny daje i trochę uwagę rozprasza. I ta chwila rozproszenia uwagi to wszystko, co potrzebuję, żeby zacząć zyskiwać przewagę pozycji. Pierwsze niegroźne draśnięcie, ale sygnalizujące przeciwnikowi, że już nie jest w komfortowej sytuacji. Kolejne trafienia. Trochę ma już postrzelany ogon w tym momencie, jak widzicie. Teraz dostał porządne, mocne trafienie urywające mu lewą lotkę. Dobrze sądzę o wyniku pojedynku.
Mam nadzieję, że się podobało i do następnego nagrania się trzymajcie, cześć.